farmdriver.com. Paryż. Od lat uznawany za światową stolicę miłości. Czy tak jest w rzeczywistości? Tego akurat nie wiem, natomiast jestem pewien, że każdy miłośnik mechanizacji powinien tu przyjechać podczas targów SIMA. Impreza odbywa się co 2 lata w lutym, a ostatnia edycja zakończyła się niespełna miesiąc temu. Dla Francuzów jest to największa rodzima wystawa poświęcona maszynom rolniczym. Natomiast dla reszty świata jest to kolejna okazja, aby zwiedzić Paryż. Tegoroczny salon nowości pełen był efektownych konstrukcji. No oczywiście były ciągniki, maszyny uprawowe, sprzęt zielonkowy i żniwny, czyli to, co musi być na każdych targach. Co więcej? Ano dużo, ale nie sposób wymienić wszystkiego. Jednak warto wspomnieć o urodziwych hostesach, kilku wyczekiwanych nowościach oraz bardzo dobrej organizacji. Nic dziwnego, że SIMA pojawiła się na mojej liście rolniczych wystaw 2013. Choćby dlatego, że są to jedne z moich ulubionych targów. Zresztą zobaczcie dlaczego. Jest co najmniej kilkanaście firm, które niemal na każdej większej wystawie prezentują maszynowe nowości. Jedną z nich jest Klas, a jedną z największych nowości tym razem był Lexion. Potężna żniwiarka ma nowy sterownik CMOS Automatic, który w jeszcze większym stopniu ma ułatwić pracę. Komputer automatycznie, ale według zaleceń, steruje obrotami rotora, jego pokrywą, liczbą obrotów dmuchawy, a także sitami. Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest Dynamic Cooling, co w wolnym tłumaczeniu oznacza dynamiczne chłodzenie. I rzeczywiście modele 780, 770 i 760 wyposażono w zupełnie nowy układ chłodzenia, który zasysa powietrze z przestrzeni nad kombajnem. Strumień przechodzi przez chłodnicę, przedział silnika i wylatuje bocznymi otworami. Absolutną nowością Klasa była premiera nowego ciągnika Action serii 800. To niezwykły rarytas, ponieważ produkcja seryjna tych modeli ruszy dopiero w 2014 roku. Nowy Action 800 został całkowicie zmodernizowany, a jego najbardziej charakterystyczną cechą są silniki spełniające normę emisji spalin Tier 4 Final. Napiszę niedługo coś więcej o tej maszynie. Na stoisku Klasa zaprezentowano również nowego Jaguara. Dla niewtajemniczonych zaznaczę, że chodzi o sieczkarnię samojezdną, a nie o samochód. Choć wywoływane emocje są podobne w obu przypadkach. Klas wyjechał z Paryża z 3 medalami. 2 złota przyznano za aplikację IsoBus Universal Terminal i komputer CMOS Automatic. Natomiast srebro za wspomniany system Dynamic Cooling. Jeśli oglądaliście wcześniejsze odcinki Farm Drivera, to pewnie zauważyliście, że mniejsze maszyny robią na mnie duże wrażenie. I tak też jest w przypadku New Hollanda T3F. To nowa konstrukcja skierowana do sadowników. Cała seria obejmuje 4 modele z silnikami o mocy od 50 do 72 koni. Nie wiem jak Wam, ale mi się ten ciągnik bardzo podoba. Nieco większa i mimo wszystko nieco starsza konstrukcja, choć wciąż będąca nowością, to New Holland T4. New Holland Big Baler to prasa wielkogabarytowa. Kostkująca oczywiście. Po pierwsze, jest to bardzo świeża konstrukcja, co zresztą widać na pierwszy rzut oka. Linia nadwozia czule pieści oko i co najlepsze, nie jest to tylko moja opinia. Zupełnie niedawno nowa prasa New Hollanda otrzymała wyróżnienie Good Design, m.in. za, i tutaj cytuję, awangardową stylistykę. Poza tym, jury konkursowe targów SIMA przyznało New Hollandowi srebrny medal. Francuzi również docenili urodę żółto-czarnej konstrukcji, ale nie tylko. Według jury na wyróżnienie zasłużył dość ciekawy system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo operatora.
Oprócz małych ciągników i takich kolosów jak pokazane przed chwilą T9, można było również zapoznać się z nowościami położonymi gdzieś po środku ciągnikowej drabiny New Holland. Moją uwagę przykuł model z serii T6 wyposażony w przekładnię Auto Command, czyli bezstopniową. M110GX to wspólnie z M135GX bez wątpienia najgroźniejszy i najbardziej agresywny model Kuboty. Trzeba przyznać, że spece z kraju kwitnącej wiśni zrobili kawał efektownej roboty. Muskularna pokrywa silnika, wlot powietrza przypominający amerykańskie muscle cary, no i te reflektory, które do złudzenia przypominają celownik. Tradycja czasem nie wystarcza, szczególnie w bardziej grząskim terenie. Na takie sytuacje Kubota opracowała model M8540 DTQN Power Crawler, wyposażony w gąsienicę. John Deere zaprezentował m.in. zmodernizowaną serię sieczkarni samojezdnych 7080, które zastępują wcześniejsze 7050. Co więcej, seria ta została wzbogacona o dodatkowy model z silnikiem 440 koni. Stoisko John Deere było jednym z kilku, które można było potraktować jako wystawę w wystawie. Ogromne, przestronne, z własnymi atrakcjami i bardzo dobrą organizacją. Jedną z ciekawszych nowości na zielonym stoisku John Deere były ciągniki serii 6M, które zastępują uznane konstrukcje 6030. Ciągniki 6M wyposażone są w silniki o mocy od 115 do 170 koni, a to maszyna, którą uhonorowano złotym medalem targów SEMA. John Deere Multifuel to ciągnik wyposażony w silnik przystosowany do spalania różnych rodzajów paliwa mineralnego lub biopaliwa. Wspomniany silnik może spalać to zróżnicowane paliwo oddzielnie lub w postaci mieszanki. Jednostka sterująca pracą maszyny dba o to, aby zachowane były normy emisji spalin Tier 4i. John Deere otrzymał również srebrny medal za rozwiązanie Remote Display Access, w skrócie RDA, które umożliwia zdalny dostęp do wyświetlacza pokładowego GreenStar 2630. Z ogromną pompą swoją największą nowość zaprezentowała firma McCormick. Nowa generacja X to, jak zapewnia sam producent, efekt firmowego pragnienia innowacji. Reprezentantem nowej generacji był przedstawiciel serii X7. Cały szereg X7 obejmuje 6 maszyn. 3 z 3-cylindrowymi silnikami oraz 3 z 4-cylindrowymi. Zakres dostępnych mocy mieści się w przedziale od 143 do 212 koni. Pomijając walory technologiczne, jakoś ten model nie przypadł mi do gustu. Oprócz złotych i srebrnych medali przyznano w Paryżu również 12 wyróżnień. Oto kilka najciekawszych moim zdaniem. Amazone otrzymał wyróżnienia za dwa rozwiązania. Amazone TS stosowane w rozsiewaczach nawozu oraz AmaSelect Pro stosowane w opryskiwaczach. Firmę Bel Air nagrodzono za automatyczny system paszowy montowany na wózku widłowym, który można stosować w różnych warunkach pracy. Bertu wyróżniono za rozwiązanie Clean Sprayer stosowane w opryskiwaczach Tenor i Raptor. Natomiast Easy Control to nagrodzone rozwiązanie firmy Dangreville, stosowane w rozrzutnikach obornika. Jak dla mnie najciekawszym rozwiązaniem wśród paryskich wyróżnień jest Dark Green 45H, czyli sterowany radiem samobieżny pojazd gąsienicowy przystosowany do pracy w terenie o nachyleniu 55 stopni. Geringhoff Independent to nazwa innowacyjnej, również wyróżnionej, przystawki do zbioru kukurydzy. A co w niej takiego niezwykłego? No cóż, zobaczcie sami klikając na link. Hardy otrzymał wyróżnienie za nowy system Dynamic Fluid 4 stosowany w opryskiwaczach zaczepianych Commander. Warto zaznaczyć, że po raz kolejny na wystawie w Paryżu pojawiło się kilku rodzimych producentów. Szczególnie efektownie wyglądało stoisko firmy Samash, co przekładało się na duże zainteresowanie wśród zwiedzających. Tegoroczna SEMA była dość wyjątkowa. Trudno inaczej określić 75. edycję targu. Długie doświadczenie zdecydowanie przekłada się na jakość samej wystawy i mimo iż 25 euro za bilet może wydawać się dość wysoką ceną, to sam fakt, że jest on ważny przez 5 dni, sprawia, że moim zdaniem naprawdę warto. farmdriver.com